Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapoczątkujemy sobie nową serię, którą nazwałem Leśne Shorty i będę w niej informował w telegraficznym skrócie to, co się działo w naszej branży w ostatnich tygodniach. Partnerem odcinka jest wydawca miesięcznika Drwal, dzięki któremu będziecie na bieżąco z informacjami oraz nowościami w naszej leśnej branży. A jeżeli odcinek dobrze się przyjmie, będziemy kontynuować serię. Zaczynamy. Kolejny wrzesień bez targów. Targi leśne Ekolas, które miały odbyć się od 11 do 13 września w Janowie Lubelskim, zostały odwołane. Firm, które zamierzały wystawić się, było co prawda tylko około 30, jednak organizator, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie, dążył do zorganizowania imprezy pomimo obowiązujących obostrzeń związanych z naszą covidową rzeczywistością. Poznaliśmy nowy termin i jest to 3-5 września 2021. Miejmy nadzieję, że tym razem targi się odbędą. Zaciskanie pasa. 14 września w siedzibie Generalnej Lasów Państwowych odbyło się spotkanie przedsiębiorców leśnych z dyrektorem Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Z ogólnych informacji przekazanych przez leśników wynika, że sprzedaż drewna spadła. Na koniec sierpnia przychody w stosunku do planu były mniejsze o 631 milionów złotych, a według prognoz do końca roku różnica ta zwiększy się do 800 milionów. Zdaniem dyrektora Janeczki powrót do poziomu z ubiegłego roku może nastąpić dopiero w latach 2025-2026. Mówiono o zaciskaniu pasa oraz jeszcze dokładniejszym oglądaniu każdej złotówki, co niestety nie zwiastuje nic dobrego dla przedsiębiorców leśnych. Poruszono temat mechanicznej pielęgnacji upraw leśnych za pomocą małych ciągniczków z kosiarkami bijakowymi. Został powołany zespół, którego zadaniem będzie przekonanie nadleśniczych do zwiększenia odstępów międzyrzędzi podczas przygotowania gleby do sadzenia do około 170 cm, gdyż jest to optymalna szerokość dla tego typu maszyn. Nowego katalogu pracochłonności jak nie było, tak nie ma, jednak dowiedzieliśmy się, że w 2021 roku nowy katalog zostanie zaprezentowany przedsiębiorcom w celu konsultacji. XVII Mistrzostwa Steel Timber Sports odbyły się co prawda bez udziału publiczności, jednak z ogromnymi emocjami w Poznaniu. Padł nowy rekord świata, doszło do kontuzji, a całość transmitowana była online. Link do niemal 4-godzinnej transmisji zamieszczam w opisie. Do rywalizacji o tytuł najlepszego polskiego drwala strażaka i udział w Mistrzostwach Świata stanęło 10 zawodników. Tych zawodów nie będzie dobrze wspominał Krystian Kaczmarek, który pod koniec swojej pierwszej konkurencji trafił siekierą w stopę. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 9,51 sekundy. Właśnie tyle wynosi nowy rekord świata w konkurencji z Toksą, ustanowiony przez Marcina Józkowskiego. Niezwykle przyjemnie słucha się informacji, że na naszym podwórku padają rekordy świata. Gratulujemy! Tytuł mistrza Polski obronił Michał Dubicki, jednak przez cały czas czuł na plecach oddech swoich rywali. Pod koniec sierpnia tego roku producent fińskich ciągników marki Valtra zaprezentował nową serię swoich produktów. Nowa gama G wpisuje się pomiędzy dotychczasowe serie modeli A i N. Co ciekawe, prezentacja odbyła się w internecie. Nowa seria G zawiera cztery podstawowe modele z silnikami o mocach od 105 do 135 koni mechanicznych. Kompaktowe wymiary, duża zwrotność, ciężki tył, ścięta maska, duża przednia szyba oraz okno dachowe. Te wszystkie parametry sprawiają, że nowe Valtry będą doskonałą opcją do ładowacza czołowego. Ale czy znajdą zastosowanie w pracach leśnych? Produkcja serii G już została uruchomiona, a pierwsze modele na rynek europejski trafią jesienią tego roku. Więcej wypadków śmiertelnych w niemieckich lasach. Jak poinformowała niemiecka instytucja właściwa do spraw ubezpieczeń wypadków w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, u naszych zachodnich sąsiadów zanotowano w 2019 roku 36 wypadków śmiertelnych w lesie. To o 15 przypadków więcej niż w roku 2018.
Kanada. Trwają prace nad automatyzacją pozyskiwania drewna. Prywatna organizacja badawczo-rozwojowa FP Innovations intensywnie realizuje program pod nazwą Gospodarka Leśna 4.0, którego elementem jest automatyzacja pozyskiwania drewna. Dalekosiężny cel to stworzenie w pełni autonomicznych maszyn leśnych. Ciężko mi to sobie wyobrazić, ale poczekajmy na efekty. Do komunikacji wykorzystywana będzie sieć 5G. Okiem Zula wyruszył w Polskę. Na zaproszenie jednego z widzów udałem się na południe Polski. Co z tego wyszło? Zobaczycie w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia za jakiś czas.